Cześć, z tej strony Ania, witam się z Wami na kanale Książka Mikadze i postanowiłam dzisiaj zebrać kilka jesiennych polecajek książkowych. Ogólnie miałam trochę problem z wyborem tych książek, bo okazuje się, że nie za wiele takich typowo jesiennych, stereotypowo jesiennych książek w swoim życiu przeczytałam. Czyli nie przeczytałam zbyt wielu książek halloweenowych, o czarownicach, właśnie o wampirach, o jakichś strachach i tak dalej. Za dużo nie czytam horrorów ani kryminałów, więc postanowiłam trochę szerzej podejść do tematu i wybrałam książki, które jakoś klimatem przypominają mi jesień, czy z innych powodów gdzieś mi tutaj pasują. Także zapraszam Was serdecznie do oglądania i lecimy z pierwszą propozycją. Remark. I prawdopodobnie wszystkie jego książki. Ja przeczytałam tylko trzy, ale wydaje mi się, że trzy najbardziej znane i popularne, czyli Łuk Triumfalny, czyli Noc w Lizbonie i Na Zachodzie bez zmian. Wydaje mi się, że ze względu na dość trudne tematy, które porusza Remark, tutaj na przykład właśnie Na Zachodzie bez zmian, trauma I wojny światowej, to jest no taki no naprawdę ciężar tych przeżyć żołnierzy na froncie i te doświadczenia jakoś tak pasują mi do jesieni. Mam wrażenie, że właśnie latem no to szukamy tych takich lżejszych, wakacyjnych propozycji, książek takich trochę odmurzających czasami, a jesienią już sięgamy po coś mocniejszego, po coś, co sprawi, że właśnie te emocje są silniejsze. Czy właśnie szukamy horroru, żeby się bać, czy szukamy może tego typu książek, które są też klasyką literatury, więc również w jakiś sposób w tą jesień się wpasowują, ale też no, pokazują jakieś trudne historyczne wydarzenia. Tutaj Łuk Triumfalny, ta książka jest bardzo z kolei taka klimatyczna. Mam wrażenie, że większość tutaj tych sytuacji, albo ja sobie to wyobraziłam, toczy się gdzieś tam nocą, o zmroku, po zmroku i to wszystko jest przepełnione taką trochę goryczą, trochę taką rezygnacją życiową. Tutaj na pewno kojarzycie większość tych książek, które tu pokażę. Nie czytam wcale tak dużo, jak się okazuje. To jest historia Rawika, niemieckiego emigranta, lekarza, który no, uciekł z Niemiec przed represjami, przed tak naprawdę śmiercią z rąk gestapo. On w tym Paryżu, ponieważ jest wybitnym lekarzem, wykonuje nielegalne różne operacje. Jego życie jest takie smutne, puste, aż do momentu, gdy spotyka pewnego wieczoru kobietę, która tą jego życiową pustkę trochę wypełnia. I ta książka jest bardzo taka, no, egzaltowana to jest złe słowo, bo ma taki negatywny wydźwięk, ale ma w sobie dużo takiej, tych gęstych, ciemnych emocji, duszących trochę i momentami przytłaczających. Takich, nie umiem jednego słowa znaleźć. To wszystko jest takie właśnie odurzające, mam wrażenie. Ta atmosfera jest trochę odurzająca, bardzo mroczna, taka ciemna i lekko przytłaczająca, na pewno bardzo smutna, taka melancholina. Także to i w bardzo podobnym klimacie jest utrzymana Noc w Lizbonie, której akcja rozpoczyna się w przeddzień odpłynięcia właśnie z Lizbony, ostatniego statku do Ameryki, jest szansa, żeby się uratować właśnie przed wojną i dwóch mężczyzn spotyka się, bodajże w jakimś barze, czytałam to na początku roku, powinnam więcej pamiętać, spotykają się i jeden chce oddać drugiemu swój bilet na ten statek, ale pod warunkiem, że będzie mógł mu opowiedzieć swoją historię życia i ta historia również jest związana z ucieczką z Niemiec, z zawikłaniem właśnie w tą historię i również pojawia się tutaj kobieta w tej historii, więc to jest też no, bardzo takie ciekawe też o, może nie do końca noc, Na Zachodzie bez zmian, ale te pozostałe dwie są takie trochę w sumie o miłości, ale o takiej smutnej miłości, można powiedzieć. Mi się wydaje, że to jest idealny pomysł na jesień, a ten tych książek Remark napisał sporo. Rebis wydał ich ostatnio też bardzo dużo, znowił. Także jest co czytać, więc polecam. Czy ja się zabiorę za więcej książek Remarka? Nie w tym roku raczej, ale myślę, że jest to jakiś tam plan na życie. Na pewno niezły. Skoro zaczęliśmy od takich klasycznych tutaj powieści, oczywiście można by pokazać tu Dostojewskiego, aczkolwiek nie jestem specjalistką w tej dziedzinie, bo przeczytałam tylko Zbrodnię i Karę, chociaż dwa razy, więc
chwalę się tym. Nie ma czym. Mam tu jeszcze dwa klasyki z tego, co widzę. Po pierwsze wzięłam Sylwię Plath i Szklany Klosz, czyli książkę, która bardzo przypadła mi do gustu. Również są to tematy trudne, na pewno też no, nie dla każdego. Wydaje mi się, że trzeba być umysłowo jakby w dobrym miejscu, mieć takie dobre samopoczucie i pewność, że ta książka po prostu tak realnie nie przytłoczy, znowu to samo słowo, bo wydarzenia tutaj opisane i sytuacja głównej bohaterki może być dla niektórych osób po prostu przytłaczająca, znowu triggerująca po angielsku. To jest historia młodej dziewczyny. Co prawda to się chyba zaczyna latem, z tego co pamiętam, to pierwsze zdanie. Upalne to było lato, dziwne lato, w którym stracono Rosenbergów, ale wydaje mi się, że mimo wszystko ta historia jest jesienna, bo to pogrążanie się, powolne zagłębianie się we własne myśli, w swoją głowę, w tą gonitwę myśli, we własne obsesje, to jest kwintesencja tej książki o dziewczynie, która ma tak naprawdę wszystko, można by powiedzieć. Ma pracę w Nowym Jorku, znaczy tam chyba na początku były jakieś praktyki, staż w gazecie, jest u progu kariery, w sensie dużo się można spodziewać po tej dziewczynie. Jest niebrzydka, jest utalentowana, ma szansę rozwinąć skrzydła w wielkim amerykańskim mieście, ale coś jej przeszkadza i są to te wewnętrzne przeszkody, czyli jej zdrowie psychiczne po prostu podupada coraz bardziej i jest to książka przerażająca trochę, ponieważ pojawiają się opisy dawnych sposobów leczenia chorób psychicznych, a nie oszukujmy się, były to metody drastyczne. Także jeśli jeszcze nie czytaliście Sylwii, to polecam na jesień. A jeśli czytaliście, to ostatnio wyszły nieopublikowane wcześniej po polsku zebrane wszystkie jej opowiadania, więc może jest szansa na poszerzenie swojej znajomości twórczości Sylwii Plath. Także ta książka. Skoro jesień to szkoła i tym tropem szłam, wybierając tutaj Kazuo Ishiguro i jego Nie opuszczaj mnie, mi ta książka, szczerze powiedziawszy, do końca nie przypadła do gustu i mam problem chyba bardziej ze stylem autora, ze sposobem snucia opowieści. Jest to opowieść o grupce dzieci, początkowo później śledzimy ich życie już jak dorastają, które wychowują się w szkole z internatem i wydaje się, że jest to idealne miejsce, szkoła, która no, te dzieci ze sobą stara się właśnie integrować, stara się znajdować im różnego rodzaju hobby, szczególnie kładzie się nacisk właśnie na taką twórczość artystyczną, sztuki plastyczne. Starają się po prostu opiekunowie, nauczyciele, by dzieci się rozwijały. Natomiast z każdą stroną, z każdym rozdziałem widzimy, że coś z tą szkołą jest nie tak. Począwszy od tego, że te dzieci tak jakby nie miały życia poza murami tej instytucji i widać, że coś zaczyna zgrzytać. To są takie narastające, uporczywe, przeszkadzające dźwięki, które początkowo są takie ciche, że ich tak trochę nie słychać, ale im są głośniejsze, tym bardziej widzimy, że coś jest nie tak i coś jest bardzo mocno no, odrażającego w tej książce. Mi jakby koncept sam tej książki bardzo się podoba, pomysł na fabułę. Wykonanie już trochę mniej, ale będę próbować jakieś inne powieści tego autora, zobaczymy, może nie do końca mi po prostu odpowiada, a Kazuo Ishiguro wydaje mi się, że ze względu na ten motyw tej szkoły trochę pasuje do klimatu jesiennego. Pozostając w klimatach szkolnych, ostatnio mi się przypomniało, jak bardzo podobała mi się Madame Antoniego Libery i na pewno wiele osób takich, myślę, w moim wieku starszych czytało tę książkę kiedyś tam, natomiast być może sporo młodszych odbiorców nie zna tej powieści. Jest to historia chłopaka licealisty, który zakochuje się, no, popada w taką trochę obsesję. Nie jest to jakaś tam mega patologiczna obsesja, ale jednak na punkcie swojej nauczycielki języka francuskiego. Ta książka ma też taki posmak dekadencki, mimo że toczy się to wszystko w szarym, smutnym PRL-u, ale ta francuska, znaczy ona nie jest francuską, ta pani nauczycielka z języka francuskiego, od języka francuskiego jest takim kolorowym ptakiem, jest takim powiewem zachodu i zagadką, tajemnicą, która pociąga po prostu młodych mężczyzn. Mi się ta książka podobała z wielu powodów. Przede wszystkim jest
bardzo ładnie i przystępnie napisana. Poza tym ma taki klimat troszeczkę takiego thrillera, toczy się, z tego co pamiętam, w różnych porach roku, ale ze względu, że jest to PRL, no ja nie doświadczyłam, ale jednak zawsze mówi się, że to były takie smutne, szare czasy. Jesień bywa smutna i szara, szczególnie kiedy no, pogoda nie dopisuje, jest zimno, szaro, smutno, więc w jakiś sposób wydaje mi się, że wpisuje się w klimat jesienny ta książka, no ze względu na pewne te tajemnice naszej nauczycielki, naszej pani od francuskiego. Myślę, że spodoba się również wielbicielom powieści z, nie wiem, dreszczykiem, z tajemnicą w tle. Bardzo, bardzo ciekawa książka, chcę ją sobie na pewno kiedyś jeszcze odświeżyć, wrócić do niej, bo wydaje mi się, że warta uwagi, więc przypominam. Czy coś jeszcze toczy się w szkole? Ale jeśli się nie toczy w szkole stricte, to wydaje mi się, że oczywiście jest to temat oklepany, ale Dark Academia na jesień. Okej, mogłabym tu wyciągnąć tajemną historię i tak dalej, ale wydaje mi się, że to już jest temat z lekka przybrzmiały. Bardzo lubię tę książkę, aczkolwiek nie wiem, czy po czasie równie mocno by mi się podobała. Dlatego wybrałam coś, co niby jest trochę Dark Academią, ale do końca może nie. Także mam tutaj powieść Leigh Bardugo, Dziewiąty dom, czyli pierwszy tom serii o Alex Stern. Powieść, która z Dark Academy ma głównie to, że toczy się w uczelni prestiżowej amerykańskiej z Ivy League. I tutaj, tu wchodzą wątki fantasy ogólnie. To nie jest do końca taka... Okej. Są też wątki takie kryminalne, ale one się mieszają jakby z klimatem fantasy, także to jest taka Dark Academia z fantastycznym twistem. Tutaj nasza główna bohaterka zostaje zwerbowana... Okej, ona dostaje szansę, by uczyć się właśnie w tej lidze bluszczowej na Yale i dostaje szansę, mimo że jakby nigdy nie była wzorową uczennicą, raczej pochodziła... Nie powiem skąd, bo sobie to przeczytacie i się dowiecie, ale no, nie miała raczej szans, żeby trafić na Yale, ani finansowo, ani ze względu na swoje zdolności. Chociaż właśnie te zdolności, może nie do końca akademickie, ale jednak sprawiły, że staje się ona tam dla dziekanów i władz uczelni atrakcyjną kandydatką właśnie na studia. Ona zostaje przyjęta do tej szkoły, by monitorowała no tak po cichu działalność tajnych stowarzyszeń, bractw studenckich, które parają się w tej szkole czarną magią, jakąś tam zakazaną magią, wskrzeszaniem zmarłych, z duchami. Tu jest bardzo dużo właśnie w tej książce mamy do czynienia. Więc halloweenowo duchy. I nasza główna bohaterka ma pewne takie paranormalne zdolności związane z tymi duchami. Książka specyficzna. Mam wrażenie, że mało się o niej mówi. Może są jakieś ku temu powody. Ta książka jest trochę nielinearna i momentami na przykład pamiętam, że no miałam z tym trudności, bo trzeba było się tam orientować, co się dzieje, w jakiej kolejności. I też mamy tutaj takiego, z tego co pamiętam, mentora naszej głównej bohaterki, z którym nie wiadomo, co się stało do końca przez długą część książki, później dopiero się dowiadujemy i to też jest takie... Dużo jest niejednoznaczności w tej książce i to może przeszkadzać czasami. Natomiast ja w sumie nie bawiłam się najgorzej i myślę, że będę kontynuować tę serię. Mam drugi tom na półce, na trzeci po polsku nadal czekamy, ale Dark Academia w takim wydaniu również chciałam Wam tutaj pokazać. No i Divine Rivals, czyli też pierwszy tom akurat tutaj dylogii. Tę książkę wybrałam, bo dobra, w bardzo odległy sposób, ale kojarzy się z Na Zachodzie bez zmian. Plus, nie wiem, czy ona nie pojawia się w różnych zestawieniach Dark Academia, ze względu na to, że bohaterowie tutaj, oni niby są dziennikarzami na stażu, z tego co kojarzę. Na pewno ta główna bohaterka jest na stażu, a ten jej rywal chyba też. Oni są na stażu, walczą o pracę, o miejsce pracy właśnie w dzienniku i to wszystko dzieje się w Anglii bodajże. Natomiast jest to Anglia taka z domieszką magiczną, ponieważ autorka kreuje tutaj pierwszą wojnę światową, tylko że stronami konfliktu nie są państwa, jakieś tam wrogie, a bogowie, którzy werbują po prostu ludzi i zmuszają ich, by walczyli ze sobą w imieniu bogów. No i wiecie, poszczególne miasta tam
opowiadają się po jednej bądź po drugiej stronie. No, ale to jest tylko tło tej historii, bo też takim główniejszym wątkiem jest relacja głównych bohaterów. Chłopak miał na imię Roman, dziewczyna Iris, nie pamiętam tego. Iris i Roman, oni właśnie konkurują ze sobą w tej gazecie, ale zaczynają pisać do siebie listy i ta Iris nie wie, do kogo pisze. Dowiecie się z tej książki, dlaczego tak jest. Roman wie i oni jakby w tych listach na co dzień normalnie w życiu się nie znoszą i tylko sobie dogryzają i tam psocą się, można powiedzieć. A w listach tam buduje się jakaś relacja. No i ta Iris nie wie, z kim pisze, a Roman wie. Więc to jest takie dwuznaczne trochę. Mi się ta książka bardzo podobała, dlatego też sięgnę po drugi tom, choć słyszałam, że jest nieco gorszy, co mnie smuci. Ta książka była taka bardzo romantyczna. To znaczy, nie zrozumcie mnie źle, jeśli nie lubicie romansów, to nie znaczy, że Wam się nie może spodobać. Moim zdaniem właśnie bardzo w porządku był ten romans, bo był taki delikatny, subtelny, więc no i miał jakby sens, że oni tak się trochę poznawali najpierw, a potem dopiero jakby ta relacja się budowała, a nie wszystko tak no łapuca. Skoro jesteśmy w klimacie trochę historycznym, to mam dla Was do pokazania książkę, którą pokazywałam ostatnio już w kilku filmach, ale serię Inspektor i Złodziejka chciałabym pokazywać jak najczęściej, bo jest to bardzo ciekawa powieść historyczna z bardzo głębokim researchem, właśnie tocząca się w Anglii epoki wiktoriańskiej, edwardiańskiej. Będę trzymać tom, bo jest lżejsza. I opowiada historię Caitlin, czyli właśnie tej tytułowej złodziejki, która szuka zemsty, szuka osoby odpowiedzialnej za morderstwo jej rodziców. Ona jest ogólnie Irlandką, ale wiem, że przebywała w Petersburgu między innymi, tam ma jakiś bagaż doświadczeń. W Londynie z kolei spotyka na swojej drodze inspektora Scotland Yardu, Valentina. Tam się buduje relacja, już wspominałam, zawsze wspominam, że ta relacja akurat może nie jest moim ulubionym elementem tej książki, aczkolwiek jakieś odległe podobieństwo tej relacji do tych, które buduje Remark, dostrzegam w tym momencie. Jakby się tak zastanowić, to coś może w tym jest, że tacy trochę zakazani kochankowie, że ta relacja jest taka obarczona jakimiś problemami z przeszłości i być może nie ma do końca szansy się tak rozwinąć, ale nie wiem, tutaj trochę puszczam wodze fantazji. Nie zmienia to faktu, że książka ta, pierwsze dwa tomy serii są na pewno doskonałą taką rozrywką na jesienne, długie wieczory. Ta książka no, nie jest najkrótsza, jakby tak te dwa tomy ze sobą połączyć. No i ta deszczowa Anglia, ten deszczowy Londyn, też taki mroczny, trochę niepokojący, ten półświatek imigrantów, anarchistów i innych komunistów, którzy na przełomie wieków XIX-XX knują gdzieś tam w zaułkach Londynu. Takie niepokojące różne sytuacje tutaj się dzieją. Dużo zagadek też, więc ten klimat taki tajemnicy trochę na pewno przebija przez karty tej powieści. No i to, co ja najbardziej doceniam i powiem to jeszcze raz po raz 30 już w ostatnim miesiącu, odkąd przeczytałam tę książkę. Bardzo duża wiedza historyczna i bardzo pięknie odmalowane realia. Także to jest na pewno zaleta tej książki, ale już się o niej zamykam i na razie ją zostawiam, ale dalej ją polecam. Pozostając w klimacie obyczajówek, słuchajcie, kto nie przeczytał jeszcze Akuszerek, bo uważa, że są za długie i są za grubą książką, ten palec pod budkę, ale macie przeczytać, ponieważ Akuszerki to naprawdę satysfakcjonująca podróż. Ja wiem, że ona te gabaryty jakby onieśmielają, ale zdecydowanie warto jest sięgnąć po tę książkę, szczególnie jeśli lubicie na przykład elementy medyczne w książkach, albo no nie wiem, seriale z elementami takimi medycyny, no bo to jest po prostu powieść opierająca się również o historię położnictwa, o akuszerkach, o tym jak ta gałąź nauk medycznych się kształtowała. I bardzo ładnie były opisywane takie dawne metody właśnie odbierania porodów. Książka opowiada o Franciszce, dziewczynie, która w
pierwszym rozdziale rodzi swoje pierwsze dziecko. Pomaga jej przy porodzie jej przybrana matka, znana w okolicy akuszerka. I tak zaczyna się historia tej Franciszki, która zaczyna się kształcić na akuszerkę właśnie. Początkowo pod okiem tej mamy, a później zobaczycie sami czytając, gdzie historia zaprowadzi naszą autorkę. Jeśli lubicie Stulecie Winnych, to jest must read na pewno, ponieważ jest to pewnego rodzaju podobna historia, no bo toczy się przez wiele, wiele lat i zahaczamy o różne ważne wydarzenia dla historii Polski. Oczywiście tutaj początek historii to jest 1885 rok i mamy dużo właśnie też bohaterów. Oni się w pewnym momencie mogą pomylić, bo dużo jest tych różnych kuzynów. Później im więcej dzieci nasza Franciszka przyjmuje na świat, tym więcej ma różnych chrześniaków i tym więcej tych znajomych się pojawia w tej książce. Ale nie przeszkadza to w śledzeniu głównej tej nici fabularnej, która dla mnie była naprawdę bardzo satysfakcjonująca i wydaje mi się, że tego rodzaju powieści, takie sagi, to jest trochę saga rodzinna, trochę niby śledzimy losy tej Franciszki, no ale też jakby ludzi dookoła niej. Takie sagi rozpisane na wiele, wiele lat wydają mi się idealne na jesień, no bo mówi się o tym mitycznym kocyku na długie, mityczne jesienne wieczory. Ja tego nie czuję, nie wiem, może ludziom się rozszerza jakoś doba. Moje jesienne wieczory są krótkie, tak samo jak i letnie, ale nie zmienia to faktu, że polecam bardzo tę książkę. Mam wrażenie, że ostatnio trochę o niej ucichło, no bo kto by kazał czytać akuszerki latem? Bardziej pasuje właśnie jesienny klimat, by sięgnąć po tę książkę. Tutaj jest też sporo o miłości, o różnych relacjach, więc jeśli to Was pociąga w książkach, no to ten aspekt niech Was zachęci. Jeśli lubicie osadzone powieści w historii, no to znowuż ten aspekt. A jeśli elementy takie medyczne, procedury, zabiegi, to niech to Was zachęci do sięgnięcia po akuszerki. I ta książka nie jest bez wad, ale jest naprawdę na poziomie. Także serdecznie polecam. Słuchajcie, tak patrzę, co ja tu jeszcze przygotowałam i nie może zabraknąć królowej kryminału, czyli Agaty Christie. Ja tutaj wzięłam tajemniczą historię w Styles, bo jest to pierwszy tom serii o Herkulesie Poirot. Jeśli chcecie rozpocząć swoją przygodę jakby chronologicznie, czytając Agatę Christie, no to poleca się, by sięgnąć po tę książkę. Natomiast to jest tylko taki rekwizyt, bo generalnie no jest to może trochę oklepane polecenie, ale zwykle ten klasyczny kryminał Agaty Christie na jesień jakoś przychodzi na myśl. No więc tak tylko tutaj wspominam. Bardzo bym chciała coś przeczytać Agaty Christie tej jesieni, więc może mi się uda. Może coś uda się zmieścić do tych planów czytelniczych. My dzisiaj może patrzymy trochę z przymrużeniem oka na te kryminały, bo część no, tych wątków wydaje nam się być ograna, ale no, musimy właśnie pamiętać, że no to Agatha Christie zaczęła to wszystko i zaczęła wymyślać. Wcześniej jakby nie było tych kryminałów. Dziwny to był świat na pewno, w którym nie znaliśmy tych wszystkich kryminalnych motywów i tropów i królowa dopiero zaczęła to obmyślać i przelewać na papier. Także ja lubię sobie czasami sięgać po te książki, nawet jeśli one już u współczesnego, przynajmniej u mnie, na pewno są czytelnicy, którzy nadal bardzo emocjonalnie podchodzą do Agaty Christie i te plot twisty przynoszą dużo rozrywki. Ja może no nie czuję takiego bardzo jakiegoś niesamowitego dreszczyku emocji, ale doceniam ze względu na ten klasyczny sznyt powieści i towarzyszą mi czasami w różnych sytuacjach te książki. Jeśli lubicie odhaczać na liście, na przykład ja lubię, to powieści Agaty Christie jest bardzo dużo i są takie wdzięczne do odhaczania, żeby po prostu kompletować listę i też nie są jakby trudne do przeczytania, są raczej z tych krótszych, także też jest sporo audiobooków, także jeśli nie lubicie, żeby jesienią książka Was przygniotła swoją objętością, to może więcej, ale krótszych, na przykład Agaty Christie. I to była ostatnia książka, która nie jest fantastyką, a teraz już mamy samą fantastykę, ale będę się streszczać, nie chcę, żeby dzisiejszy film był bardzo długi. Dobrze, zanim taka stricte fantastyka, no to może coś z gatunku thrilleru, może horroru, takiego psychologicznego. Psychoza, czyli powieść o
takim przydrożnym, mrocznym hotelu, w którym dzieją się złe rzeczy. I o tej książce też się mówi, że jest takim klasykiem, który zapoczątkował taki pewien motyw na jeden plot twist. Akurat ja, czytając tę książkę, no nie wiedziałam, że to jest taki klasyk, który ma być oklepany w pewien sposób. W sensie, nie chodzi mi o to, że to była zła książka, tylko że mówi się o niej, że zapoczątkowała pewien styl pisania, nie wiem, horrorów, czy książek takich psychologiczno-kryminalnych. Dobra, nie wiem, już głupoty plotę, ale ja w sumie się nie domyśliłam w ogóle tego plot twistu tutaj, więc ogólnie może wy też się nie domyślicie. W sumie rozumiem, dlaczego ja nic o tej książce nie wiedziałam, ponieważ tutaj na przykład opis z tyłu nie zdradza tak naprawdę nic, tylko opowiada, jaką ta książka jest klasyką i jak wartościowa jest to powieść i ponadczasowa i po prostu kanon literatury, horroru czy tam grozy. Także może lepiej jest nie wiedzieć zbyt wiele o tej książce, ale na pewno klimatem halloweenowym ta książka wpisuje się w aktualny etap roku. Również niepokojącą książką jest na pewno Moja przyjaciółka opętana i to jest znowu no, taka typowo halloweenowa książka. Też powieść zdecydowanie dla fanów Stranger Things i tej takiej nostalgii za latami 80. Ta książka ma nie tylko bardzo ciekawą taką okładkę, ale również w środku jest dość ciekawym tworem, ponieważ opowiada historię przyjaciółek, które przyjaźnią się od wielu, wielu lat i w pewnym momencie jedna z tych przyjaciółek po piżama party, gdzieś tam ona do lasu trafia w pewnym momencie, odłącza się od grupy i wraca odmieniona. I od tej pory zachowuje się w inny sposób, w bardzo niepokojący sposób i trudno jest w ogóle stwierdzić, o co z nią chodzi, no bo zmienia się diametralnie i fizycznie, i psychicznie, i jej zachowanie. Także książka na pewno dość powoli momentami faktycznie buduje to napięcie i jest to również taka ciekawa, trochę nawet psychologicznie powieść. No i mam wrażenie, że autor, czyli Grady Hendrix, jest takim pisarzem, którego można chyba w ciemno czytać jesienią. Ja mam teraz w planach dwie jego książki inne. Jedna to Jak sprzedać nawiedzony dom, która czeka od lata na przeczytanie, ale pojawił się audiobook na Legimi, więc jest dla mnie nadzieja. A druga to W puszystym klubie książki, klub książki z południa, coś o właśnie zabójcach wampirów, także też pasowuje się w klimat halloweenowy. Także wydaje mi się, że książki tego autora są na jesień jak najbardziej akuratne, aktualne, mają ten taki retro vibe. Chociaż wnioskuję to tylko po mojej przyjaciółce opętanej. Dobrze, to była gruba dość książka, a jeśli grube książki Was pociągają, tak lawiruję między grubymi a cienkimi. Z mgły zdrodzony i myślę, że w ogóle rozpoczęcie dużej serii fantasy na jesieni wydaje się być spoko pomysłem. No i ja tutaj przychodzę z Sandersonem. To nie jest może jakiś znowu oryginalny pomysł, ale sama chciałabym kiedyś przeczytać jego książki i zabrnąć dalej niż do pierwszego tomu. To jest powieść o świecie, w którym niektórzy ludzie posiadają w sobie magię pozwalającą na wykorzystywanie różnych metali i czerpanie mocy z nich. To jest też bardzo taka polityczna seria z bogatym światem, z masą różnych intryg, z określoną taką społeczną hierarchią również ludzi, są różne kasty i tych uprzywilejowanych, i tych mniej uprzywilejowanych, i jest jakaś tam rebelia. I to wszystko jest bardzo dopracowane i też fajne w tej książce, przynajmniej z mojego punktu widzenia, jest to, że Sanderson bardzo duże rzeczy przypomina, nawet jakby w trakcie trwania tej książki, więc jeśli coś tam Wam się zapomniało, albo nie wiem, zgubiliście się w pewnym momencie, to bardzo tak płynnie autor prowadzi Was dalej przez tę książkę, która no właśnie nie jest zbyt krótką lekturą i szybką. Natomiast na pewno jest przyjemna i daje dużo satysfakcji. Zapewne przeczytanie tego wszystkiego daje masę satysfakcji, ale tego jeszcze nie wiem. Chciałabym przeczytać jeszcze raz ten pierwszy tom, bo czytałam go, nie wiem, czy rok temu, czy dawniej i
oprócz tych takich głównych rzeczy, to sporo się w mojej głowie zatarło, ale bawiłam się doskonale i wydaje mi się, że w każdej porze roku tak naprawdę najważniejsze przy czytaniu jest się dobrze bawić po prostu. Także ta książka. I tutaj moje odkrycie dość niedawne, czyli Czarne Słońce Rebeki Roanhorse, czyli fantastyka też taka bardzo mroczna, która bardzo mi się spodobała i jest po prostu czymś oryginalnym w moim odczuciu, bo bazuje na wierzeniach starożytnych Inków, Majów, którychś ludów właśnie rdzennych Ameryki. W każdym razie jest to powieść tocząca się, opowiadana z trzech bodajże punktów widzenia i to jest książka bardzo brutalna, właśnie bardzo mroczna, trochę taka oblepiająca w swojej takiej istocie, w klimacie, no i opowiada też o różnych takich, wiecie, mrocznych, krwawych rytuałach momentami, więc też można trochę poczuć się niekomfortowo, na pewno nie jest to książka dla ludzi o jakimś niskim progu, nie wiem, strachu, na pewno jest momentami trochę obrzydliwa już w sumie na początku, bo poznajemy takiego chłopca, na którym matka wykonuje taki, no właśnie, trochę obrzydliwy, trochę straszny, trochę krwawy rytuał, by mógł on stać się naczyniem dla bóstwa. No i tak rozpoczyna się ta historia, potem śledzimy losy właśnie tego bohatera, innej dziewczyny, takiej z takiego ludu a la Syren, można powiedzieć. Też tam bardzo ciekawa historia. Plus, z mojej perspektywy, może najnudniejsza historia o takiej dziewczynie z kapłaństwa. Ale też ważny na pewno wątek do tej opowieści, do tej powieści. Jestem bardzo ciekawa, co kryje się w drugim tomie. Powinnam po niego szybko sięgnąć, bo boję się, że zapomnę, co tu było. Także Czarne Słońce na pewno polecam. Dawno nie rozmawialiśmy o Mexican Gothic, jakieś 3 lata temu bodajże. Ona była bardzo najpierw reklamowana, później bardzo mocno skrytygowana, a później zapomniana, czyli pełen krąg życia modnej książki został zaliczony. Natomiast ja mam duży sentyment do tej historii. Być może dlatego, że czytałam ją jakoś na samym początku tego kanału, 3 lata temu. Niesamowite, jak ten czas szybko leci i byłam bardzo podekscytowana, że właśnie przeczytam tą książkę i będę opowiadać i wstawię to do internetu. Więc było to urocze na pewno. No i mam bardzo dużo pozytywnych wspomnień względem tej książki. Ona spotkała się między innymi z taką krytyką, że to, co się tutaj dzieje, jest takie trochę, wiecie, deus ex machina, trochę takie z dupy to, ten plot twist. Natomiast mi akurat nie przeszkadzał ten plot twist. Powiedziałabym, że właśnie był bardzo oryginalny. Okej, był odjechany, był nieprawdopodobny, ale nie zawsze wszystko musi być prawdopodobne i do bólu logiczne, by książka była dobrą rozrywką. To jest powieść o dziewczynie, toczy się to w ogóle w Meksyku, więc też można odhaczyć kolejny kraj, który odwiedzamy w książkowej podróży. Opowieść o Noemi, która otrzymuje list od swojej kuzynki Kataliny, która niedawno wyszła za mąż. No i ta Katalina prosi kuzynkę, by przyjechała do niej, bo źle się czuje, bo ma jakiś gorszy czas w życiu, a one bardzo dobry mają ze sobą kontakt. No więc Noemi nie zastanawia się, jedzie na głęboką meksykańską prowincję, przyjeżdża do ponurego zamczyska, w którym dzieją się dziwne rzeczy. Jest bardzo duszna, przytłaczająca, oblepiająca wręcz atmosfera, coś wisi w powietrzu, ta kuzynka wygląda jak cień samej siebie, ma jakieś przerażające wizje. W końcu sama ta Noemi też zaczyna doświadczać jakichś dziwnych halucynacji, doświadczeń takich paranormalnych, można powiedzieć. I do tego jeszcze służba, pan domu. Oni wszyscy są jacyś tacy dziwni, nie na miejscu. Także ta książka jest na pewno klimatem idealna na jesień. Jeśli jesteście odporni na dziwne plot twisty, ale takie niepokojące dziwne i lubicie je może wręcz, to myślę, że warto po ten Mexican Gothic jeszcze sięgnąć, jeśli nie mieliście jeszcze okazji. Na pewno ta książka kosztuje teraz grosze albo jest w każdej bibliotece, także myślę, że spoko. Klimat do odkurzenia na jesień. Na koniec mam jeszcze dwa nazwiska, które na jesień
się wpasowują. Nie byłabym sobą, gdybym nie wspomniała o Anecie Jadowskiej. Wydaje mi się, że ja kiedyś nagrywałam tego typu filmik ze 2-3 lata temu i na pewno pokazywałam tę książkę, czyli Dynia i Jemioła. I to jest must read do czytania teraz jesienią. Możecie sobie czytać właśnie po kawałku. To są opowiadania na ten czas pomiędzy Halloween a świętami. I są naprawdę słodkie i urocze. I wiecie, ja jestem fanką Anety Jadowskiej, nie mogę się doczekać kolejnej powieści, która wyjdzie teraz znowu na Halloween. Także nawet nie będę Wam tutaj specjalnie streszczać, o czym jest ten zbiorek opowiadań. Tutaj pojawiają się różni bohaterowie z różnych serii Anety i anturaż jest taki świąteczno-jesienno-bożonarodzeniowy, można powiedzieć. Natomiast chciałam tutaj w tym momencie przypomnieć Katię, cmentarne love story, czyli zeszłoroczną premierę halloweenową. Ja pamiętam, że o tej książce wypowiadałam się w ten sposób, że to już było, to jest jakby typowa powieść, którą dla nas prezentuje Aneta Jadowska. Okej, jest inna, nieeksploatowana jeszcze bohaterka, chociaż znana nam dobrze z serii Odorze Wilk, czy bodajże też o Witkacym, nekromantka właśnie Katia. Akcja tej powieści toczy się oczywiście w dużej mierze na cmentarzach, no cmentarne love story pasuje. Ktoś wykrada ciała zmarłych dziewczynek i Katia jako nekromantka no musi coś z tym zrobić, tam różne argumenty przemawiają za tym, by wzięła się za tę sprawę właśnie. Także mamy tutaj typowo jak u Anety Jadowskiej wątek trochę taki kryminalno-paranormalny. Mamy również właśnie to tytułowe love story, jest bardzo słodkie, urocze, także jeśli lubicie te znakomite, znamienite i często wspominane cozy fantastyki, to jest pewnego rodzaju wariacja na ten temat i mi się wydaje, że w ogóle książki Anety Jadowskiej są takie w gruncie rzeczy ciepłe i przytulne, więc wpisują się w ten klimat mocniej niż Legendy i Latte, bardzo reklamowane pod tym hasłem. Ja bym tutaj Anetę Jadowską pod ten szyld wtłoczyła i myślę, że Aneta by się tam doskonale rozgościła. Także ja w sumie tą Katię pokazuję, ale to tylko dlatego, że jest to jedna z nowszych powieści Anety Jadowskiej, właśnie z Thornwersu, bo to jest jakby mój ulubiony element twórczości Jadowskiej. Natomiast mi się wydaje, że wszystkie jej powieści pasują na jesień. To jest też chyba ulubiona pora roku tej autorki i to widać w tych książkach. Ja tak jak wielokrotnie wspominam, tak naprawdę przeczytam cokolwiek ta kobieta napisze. Książkę telefoniczną, książkę kucharską. Chociaż książka kucharska z Thornwersu to by był świetny pomysł. Ostatnio widzę, że jest moda bardzo na książki kucharskie z jakiegoś tam serialu, książki z Harry'ego Pottera, książki kucharskie z Kochanych Kłopotów. Także Thornwers, książka kucharska, to jest kolejny krok, które wydawnictwo SQN powinno poczynić, by Aneta Jadowska, nie wiem, została królową mojego serca. Dobra, żartuję sobie już teraz, trochę jestem zmęczona, więc pierdzielę głupoty, ale Katia czy inne książki Jadowskiej, zawsze ja je na jesień pokazuję i zawsze je wskazuję i polecam. Nawet jeśli czasami są lepsze, czasami są gorsze. No i na koniec chciałabym przypomnieć jeszcze Cmentarz Osobliwości Pauliny Händel. Ostatnio czytałam, tak jak kazał mój Bukopol, ostatni tom serii o żniwiarzu Pauliny Händel właśnie i widać tutaj dużą różnicę w pisarstwie tej autorki. Widać, że tutaj zrobiła już bardzo duży progres w Cmentarzu Osobliwości. Książka jest właśnie osobliwa, jest bardzo oryginalna, akcja jest bardziej wartka i faktycznie można się w to wkręcić i zanurkować w jesienne wieczory. Mamy tutaj bardzo ciekawy koncept. Ludzie porównują tę książkę do Peaky Blinders, więc jeśli lubicie ten serial, ja go nie znam, ale przekazuję tutaj tylko informacje. Jeśli lubicie ten serial, to ta książka może być czymś dla Was. Poznajemy tutaj Maxa, taki czarny w sumie, albo przynajmniej moralnie szary charakter. Chłopaka, którego spotykamy w momencie, gdy jest bity przez jakichś zakapiorów, ponieważ okradł swojego szefa, on był w jakimś takim gangu, trudno powiedzieć, coś na granicy prawa. Działał w tym gangu, postanowił okraść swojego szefa, więc dostaje za to słuszną nauczkę, udaje mu się uciec. I w pewnym momencie odnajduje go jakiś mężczyzna, jakiś adwokat bodajże, jakiś prawnik, który mówi mu, że odziedziczył dworek z przyległościami i że tak naprawdę nie miał nic, teraz jest bogaty. Tylko że w tym tam testamencie czy umowie jest jeden haczyk, którego dowiaduje się nasz bohater dopiero w momencie, kiedy trafia już do tego dworku.
swoją drogą uciekając przed tymi złoczyńcami, rzezimieszkami, gangsterami, okazuje się, że do dworku przylega cmentarz osobliwości, czyli no, cmentarz z takimi potwornymi duszami, które pokutują dalej na ziemi, i on jest opiekunem tego cmentarza i masa problemów związanych z tym cmentarzem, z tą posiadłością, z osobami, które tam żyją, a którymi musi się zająć ten Max. To jest bardzo ciekawa powieść ze względu właśnie na tematy, ze względu na motyw tego cmentarza osobliwości, ze względu też na jakby psychologię głównego bohatera, który no nie jest taki płaski, jak w sumie bohaterowie Żniwiarza, tylko faktycznie on coś pod tą kopułą ma i to wszystko się kłębi i to się zmienia i fajnie obserwować to wszystko, co się dzieje w tej książce. Miał być to bodajże jeden tylko tom, jednotomówka miała to być, Cmentarz Osobliwości, ale niedawno wyszła kontynuacja, także jestem ciekawa, co tam autorka dalej wymyśli, na pewno będę sięgać po kolejny tom. Bodajże opowiadałam o nim w ostatnich zapowiedziach. Mam nadzieję, że coś tutaj sobie wybraliście dla siebie. Mam nadzieję, że przynajmniej kilka książek w tym zestawieniu nie czytaliście i po coś sięgniecie tutaj z mojego jesiennego polecenia. A jeśli nie, albo jeśli macie coś do przekazania mi, albo tutaj innym osobom, które wchodzą do sekcji komentarzy, no to zróbmy sobie taką listę najbardziej typowo jesiennych książek. Okej, wiadomo, wszystkie o wampirach, wszystkie o czarownicach i co jeszcze? Dark Academia. A może macie jakieś lepsze pomysły, jakieś mniej oczywiste? Jestem otwarta, jestem ciekawa. Może coś jeszcze się do tego TBR-u u mnie zmieści. A jak nie, to zapiszę sobie na przyszły rok. Także jestem ciekawa Waszych typów i Waszych podpowiedzi. Widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Do zobaczenia, buziaczki, pa, pa.